Czym dla mnie są motocykle? Hobby, pasją, środkiem transportu. No i tak. Przyjemnością, wolnością, frajdą, zabawą, satysfakcją. Są czymś, co jest od zawsze. Nie może być innej odpowiedzi. Ile lat bawi się z motocyklami? Zawsze najlepiej mógł powiedzieć, że od szóstej klasy podstawówki, a ile to lat, no to ciężko już zliczyć. Kurde, może ze cztery dychy prawie, to jakieś 30 lat. Zaczęła się od składania pierwszych WS-ek i OS. I całych śmietników gdzieś tam znalezionych po polach. Zaczęło się od dzieciaka. Kumpel kiedyś podjechał na motocyklu pod ławkę, na której piliśmy browary. I, no i tak już poszło. Najpierw fantazja, potem realizacja tej fantazji. Aż w końcu praca w Harleju. Skąd pomysł na kalendarz i dlaczego wielka orkiestra? Może dlatego, że czas pokazać w końcu coś, co zrobiliśmy. Wcześniej nie mieliśmy takiej okazji, teraz możemy i robimy to. Na pomysł kalendarza wpadł nasz kolega Filip. Swoją drogą jest to bardzo dobry pomysł. A dlaczego wielka orkiestra? Ponieważ tak samo jak Harley Davidson jest dosyć mocno rock'n'rollowa. To jest tak, że budujemy tu naprawdę fajne, piękne motocykle, które nam dają przede wszystkim też niesamowitą radochę. I chcieliśmy tą radochą się podzielić też z innymi. Stąd pomysł, żeby zebrać je wszystkie w kalendarzu, tak aby też dawały frajdę szerszemu gronu niż tylko osobom, które jeżdżą nimi na co dzień. A dlaczego WOŚP? No, tutaj wielka orkiestra też jest taka, taki rock'n'rollowy puzzle, tak jak w przypadku Harley'i. I to się gdzieś w sposób dla mnie naturalny łączy. A druga rzecz jest taka, że mnóstwo motocyklistów to są osoby, które te finały WOŚP-u wspierają w styczniu. Więc chyba jakoś na inny wybór nie mogło paść. Mój wkład w ten kalendarz. No cóż, do każdego motocykla w jakimś tam stopniu się przyczyniłem. Albo polecając coś klientom, albo wręcz namawiając do czegoś gorąco, żeby coś zrobili. No i cóż, wstawałem o 7 rano. 5 rano. 4 rano. We wszystkich jestem mechanikiem, więc wszystkie te motocykle składałem. Jeżeli nie wszystko, to po części. Przy każdym z nich pracowałem. Padłem na niego, pod tyle. Jaki jest mój wkład w powstanie kalendarza? No przede wszystkim to ja zrobiłem te zdjęcia. Wydaje mi się teraz, jak je oglądam, że no, jestem dumny, udało się. Co to za motocykle w tym naszym kalendarzu? I czy są wyjątkowe? No słuchaj, każdy jest wyjątkowy, bo każdy to są marzenia innego człowieka. Marzenia, które udało się mu zrealizować. Także tutaj każde ludzkie marzenie można powiedzieć, że jest wyjątkowe, a to jest urzeczywistnienie, więc są naprawdę mocno wyjątkowe. Myślę, że każdy z nich jest wyjątkowy. Przy każdym z tych motocykli spędziliśmy wiele godzin pracy, czasami siedząc i zastanawiając się, co w nich jeszcze przerobić, budować, dołożyć. Każdy z nich jest inny i niepowtarzalny. Każdy Harley jest wyjątkowy na swój sposób, nawet fabryka. Natomiast customy troszkę różnią się od fabryki. Samo założenie custom jest zupełnie inne niż tak. Custom, co to jest custom? Dla każdego pewnie jest to coś innego. Dla mnie custom to jest coś indywidualnego, coś zbudowanego dla siebie, dla klienta, na specjalne życzenie. Dla kogo są customy? Dla marzycieli. Customy, dla kogo są customy? Customy wydaje mi się są dla indywidualistów, takich, którzy chcą sobie zbudować motocykl pod siebie, którym nie pasuje fabryka. Powstały w zupełnie inny sposób, bo powstały w sposób taki, że motocykle były obierane z części,
Bo po prostu kiedyś tych części nie było, albo były drogie. A w Stanach Zjednoczonych ludzi po wojnie nie było stać na żołnierzy, szczególnie, którzy brali te motocykle z domobilu, nie było stać na części tych motocykli. Dlatego się rozbierali i śmigali sobie po Stanach luźniutko. Custom są dla wszystkich, którzy chcą mieć coś indywidualnego. Dla każdego, kto przyjdzie do nas, powie, co by chciał. Mniej więcej zarysuje kształt motocykla, pojazdu, jaki by chciał. Wspólnie możemy go zbudować. A jak powstaje custom? Custom powstaje w zasadzie w głowie klienta, w głowie osoby, która chce sobie przerobić motocykl. Dróg powstawania jest sporo. Można go obrać, można go zbudować na nowo, praktycznie na nowej ramie i tak dalej, a można tylko dołożyć jakieś elementy. Chyba z marzeń i z chęci dobrej zabawy. Okej. Przychodzi pan, który ma jakiś pomysł, chce coś zaczynać robić. Rozmawiamy i wymyślamy, co robimy dalej. Ustalamy jakieś dziwne rzeczy, a później staramy się to zrealizować. Ile czasu trwa budowa takiego motocykla? No to jest dość indywidualna sprawa. Bardzo dużo zależy od tego, co mamy przerobić. Jak bardzo grzebiemy w tym motocyklu. Może to trwać od miesiąca, dwóch do nawet roku. Jest to raczej robota na zimę. To zależy, mocno zależy od motocykla, ponieważ każdy jest inny i każdy ma inne wymagania. Zazwyczaj od miesiąca, myślę, do nawet do roku. Wiesz, to zależy od projektu, od skali skomplikowania i to jest od tygodni do miesięcy. Także kwestia, jak bardzo się fantazja poniesie. Przygotowanie kalendarza, ile nam czasu zajęło? No zajęło nam sporo, to będzie jakieś 10-9 miesięcy. Sukcesywnie, gdy pojawiał się model motocykla, który był przez nas, przez Harley'a, przerabiany, przygotowany, dostawaliśmy go do dyspozycji i wtedy w tym momencie robiliśmy sesję zdjęcia. Zaczęliśmy w zeszłym roku, nie? Że pracy było. Chyba sporo, dokładnie nawet nie wiem, ale podejrzewam, że też coś koło roku. Zależnie od tego, jak były robione zdjęcia. W każdym razie pamiętam, że pierwsze zdjęcie powstało chyba w grudniu zeszłego roku. 11 miesięcy, tak aby chwycić odpowiednie pory roku. Mimo zdjęć zimowych, śniegu nam się niestety nie udało chwycić. Ale warto było tyle czasu poświęcić, żeby to wszystko złożyć do kupy. Co było dla mnie najtrudniejsze przy tworzeniu kalendarza? Nic, wszystko było fajne. Wszędzie gdzie byłem, zawsze go tworzyliśmy, to było śmiesznie. Wstawanie przed 5 rano to chyba dospierało najbardziej wszystkim. No i przy zdjęciach pod choinką temperatura. Wydaje mi się, że wstawanie o 5 rano i medytacja. Bieganie z... Bieganie z jakąś planszą, zbieranie obek. A tak najbardziej, najtrudniejsze to była przede wszystkim pogoda i pora dnia. Nie mieliśmy wyboru, maszyna była nam wypożyczona na jakiś krótki okres czasu, więc trzeba było sobie radzić, czy to było minus 8, czy padał deszcz, czy była mgła. Zdjęcia trzeba było zrobić. Trzeba było pokombinować, ale to, że taka była sytuacja, takie były problemy, wpływało to na nas bardziej kreatywnie, dlatego zdjęcia wyszły ciekawe, nie były z góry zaplanowane, więc troszeczkę na żywioł. No i dzięki temu myślę, że są w miarę oryginalne. No interesuje się tym kupę lat już, więc ciężko było nie pamiętać, jakieś takie dosyć mocno przerobione motocykle mam w pamięci. No i generalnie cały czas gdzieś idę w tym kierunku i myślę, że głównie stąd. Fotografią jest tak, ja fotografię odbieram
na takiej zasadzie. Często zadają mi ludzie pytanie, jakie lubisz robić zdjęcia, czy reklamowe, czy krajobraz, czy portret. To nie ma kompletnie znaczenia. Dla mnie fotografia to jest światło, to jest szukanie światła. Jeżeli dojrzę coś ciekawego w świetle, robiąc portret czy krajobraz, to jest właśnie to, czego ja szukam. Także cały czas podążam za światłem. To było też właśnie przy sesjach z motocyklami. Szukaliśmy ciągle ciekawego światła. Stawaliśmy o 4 rano, jechaliśmy na miejsce, lokalizowaliśmy się i co dalej. No, czekaliśmy na ciekawe światło. Nie da się tego zamówić. Nie jest to pewne nigdy. Trochę loterii. I generalnie to mnie właśnie inspiruje, to poszukiwanie. To już jest mała obsesja. Ja wszędzie doszukuję się światła ciekawego. Czy to jadąc rowerem, samochodem, czy idąc na piechotę. Myślę, że przede wszystkim światło. Jak wybieraliśmy plenery? Nie mam zielonego pojęcia. Wybieraj film. No, przede wszystkim chodziło nam o maszynę, żeby wyeksponować, żeby wyglądała dobrze, ciekawie. Ale druga rzecz to przede wszystkim było tło. A tłem musiał być akcent gdański. Tak chcieliśmy, żeby ten kalendarz miał taki akcencik gdański. Czyli w tle zawsze musiał być jakiś temat, który kojarzyłby się z Gdańskiem, z Trójmiastem. Robiliśmy również nie tylko Gdańsk, ale i Gdyni. Więc generalnie chodzi o Trójmiasto. Chcieliśmy pokazać te motory, te maszyny na tle właśnie naszego Trójmiasta. I taki miał być temat tego kalendarza. Kalendarza jest dla mnie numer jeden. Numer jeden to kwiecień, ponieważ lubię ten miesiąc. Jest ciepło wtedy, zaczyna się sezon. W sensie to do tego głównie. A tak naprawdę to najfajniejszy jest Road Light, którego zrobiliśmy dla Piotra. I włożyłem w niego dużo serducha i myślę, że wyszedł naprawdę zajebiście. Ciężkie pytanie. Ciężka odpowiedź, bo każdy z tych motocykli jest inny, więc nie można chyba powiedzieć, że tutaj jest numerem jeden. Wszystkie są fajne, każdy z nich jest inny. W każdym z nich dużo czasu spędziliśmy. Myślę, że dla mnie motocykl czerwcowy, który był zrobiony na Starym Mieście, dokładnie na ulicy Mariackiej, z Kościołem Mariackim w tle. Mam sentyment do Starego Miasta. Bardzo się wkomponował ten model w Stare Miasto. Myślę, że inny model już by tam nie pasował. Także świetnie zgrane z temat tła z modelem motocykla. No to jest ciężkie pytanie, no bo każdy jest inny, każdy jest dla innego jeźdźca, każdy coś w sobie ma i to jest tak, że nie można ich zestawić, powiedzieć, że wiesz, ten jest najlepszy, bo każdy ma tego pazura indywidualnego przede wszystkim i to jest w nich najfajniejsze. I'm mighty, I'm clean.